stosunki płciowe były surowo zakazane, a Polakowi za stosunek płciowy z Niemką groziła kara śmierci. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazyk History Story. I jak dobrze wiecie i pamiętacie, spotykamy się tylko i wyłącznie tutaj, w każdy wtorek o godzinie 20, nigdzie indziej. Pohańbienie rasy. Co w ogóle oznaczał ten termin? Był to demoniczny i chory termin, wprowadzony w 1935 roku na mocy ustaw norymberskich III Rzeszy. Termin ten zakazywał między innymi małżeństw Aryjczyków z innymi rasami, z innymi narodami, z tak zwanymi podludźmi. A więc mówię tutaj o Czechach, Polakach i Żydach. Stosunki płciowe Aryjczyka z wcześniej wymienionymi były surowo zakazane. I całego tego chorego systemu przestrzegał Urząd do Spraw Polityki i Ochrony Rasowej, którym kierował arcyobłąkany nazista, niemiecki nazista Rosenberg. Zresztą jego na procesie w Norymberdze powieszono. Słuchajcie, na Dolnym Śląsku w 1942 roku pracowało 96 tysięcy robotników przymusowych. 79 tysięcy to byli Polacy, nikt o tym nie mówi, ale to byli Polacy. Z czego 56 tysięcy to mężczyźni, a 26 tysięcy to kobiety. 60% tych ludzi pracowało w rolnictwie, dlatego że od 1941 roku, kiedy Niemcy prowadziły już coraz więcej frontów, powoływano nowe roczniki, nie było mężczyzn do pracy. A Wehrmacht potrzebował jedzenia. Więc ci ludzie wyłapywani byli na ulicach polskich miast jak bezdomne psy, pakowani i na siłę przywożeni do takich folwarków jak za moimi plecami i tutaj musieli tyrać i pracować dla III Rzeszy. Dziś odcinek nie o robotnikach przymusowych, ale o tym, co groziło za zbliżenia płciowe Niemcowi z Polką i Polakowi z Niemką. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest szybki i sprawny VPN, czyli Surfshark. Słuchajcie, praktycznie każdy z nas ma jakiegoś przyjaciela, albo sam doświadczył, albo kogoś ze znajomych, bądź członka rodziny, któremu hakerzy próbowali włamać się na konto, ukraść hasło do mediów społecznościowych, czy też login, albo numery kart kredytowych. To Surfshark takie właśnie ataki hakerów praktycznie minimalizuje do zera. Tak jak powiedziałem, Surfshark to oprogramowanie, które zapewnia Wam przede wszystkim bezpieczeństwo przed atakami hakerów. Wyobraźcie sobie, że Surfshark tworzy tunel, przez który dane wędrują do Waszego komputera, do banku czy skrzynki pocztowej. Nikt nie jest w stanie podejrzeć tych danych, a tym samym ich wykraść. Ten tunel nie ma żadnych bocznych wejść, ma tylko wejście jedno i wyjście. To bardzo przydatna cecha, gdy korzystacie z publicznych sieci Wi-Fi, na lotniskach, w knajpkach internetowych, czy logujecie się do banku czy poczty w takich właśnie dziwnych różnych miejscach podczas Waszych podróży. Inną przydatną funkcją jest
jest wirtualna zmiana lokalizacji waszego telefonu czy komputera. To pozwoli wam właśnie zalogować się na przykład do polskiego banku, gdy jesteście na wakacjach w Kambodży, albo obejrzeć film lokalizacji, gdzie on jest niedostępny. I ja na przykład często korzystam z takich sytuacji, kiedy chcę obejrzeć film dokumentalny o historii, który dostępny jest tylko w Kanadzie albo w Stanach Zjednoczonych. Surfsharka zainstalujecie na każdym telefonie i na każdym komputerze. I uwaga, z kodem KAZEK otrzymacie 83% zniżki i 3 miesiące korzystania z Surfsharka za darmo. Link do tego znajdziecie w opisie pod dzisiejszym odcinkiem. Robotnicy przymusowi, na przykład ci z Polski, musieli nosić literę P, Polen. Ja to opowiadałem w naszym pierwszym odcinku premierowym, kiedy ruszyliśmy z kanałem History Story, niewolnik III Rzeszy. Możecie do niego wrócić, link do tego odcinku znajdziecie w opisie pod filmem. I nie wolno im było siedzieć z niemieckim gospodarzem przy stole i jeść. Policja niemiecka napominała gospodarzy i właścicieli folwarków, żeby nie przekazywać im ubrań, bo się zarażą jakimś syfem albo robactwem. Stosunki płciowe były surowo zakazane, a Polakowi za stosunek płciowy z Niemką groziła kara śmierci. Niemkę publicznie można było ogolić, oczywiście wydrwić, nazwać ją plugawą, Niemką, która zhańbiła swoje ciało z podczłowiekiem, jakim był Polak, i ona lądowała w obozie koncentracyjnym. Polaka wieszano, w 99% wieszano. Dlaczego? Dlatego, że urzędnicy niemieccy twierdzili, że ciało kobiety jest przedłużeniem ciała narodu niemieckiego. A więc stosunek płciowy Untermensza, czyli podczłowieka, z ciałem niemieckim jest ostatecznym i potwornym pohańbieniem rasy niemieckiej. Ja wiem, że to jest demoniczne, ale tak dokładnie wtedy to wyglądało. W czasie II wojny światowej w całej Rzeszy wykonano 700 egzekucji na polskich robotnikach przymusowych. Jednym z pierwszych był Julian Majka. Winnych zhańbienia rasy, w cudzysłowie mówię, zhańbienia rasy, przywożono zawsze w miejsce, gdzie pracowali i tam byli traceni. Albo gestapowcy zlecali budowę prowizorycznej szybkiej szubienicy, albo też robiono to na jakimś drzewie, które rosło w pobliżu folwarku czy majątku. Julian Majka stoi przed gestapowcem. Gestapowiec nonszalancko pyta, czy ma jakieś ostatnie życzenie. Taki dobrotliwy. Oczywiście bywało tak, że ktoś chciał zapalić papierosa, napisać list, powiedzieć do kogoś ostatnie słowo, przytulić się z kimś, podać rękę. Julian Majka odpowiedział dziarsko i ostro. Nein, nie mam. Gestapowiec się uśmiechnął, skinął, aby założyć pętlę na szyi. Urzędnik Xavier, niemiecki urzędnik bawarski, zanotował, że wtedy cera pobladła niesamowicie i robotnik przemysłowy przełknął dwa razy ślinę. Widocznie zaczął się bać. A później, kiedy założono pętlę i wykopano stołek, głowa przechyliła się i nastąpiły drgawki. Lekarz z SS przyszedł, zbadał ciało Majki i stwierdził zgon. Egzekucję oglądali też niemieccy mieszkańcy.
którzy wdrapali się na dachy okolicznych domostw, odległych czasami 200 bądź 300 metrów od szubienicy. Lornetka przechodziła z rąk do rąk. Majka mógł również zostać zniemczony, bo urzędy niemieckie taką formę przewidywały, że ożeni się z Niemką i zostanie zniemczony. Ale machina niemiecka urzędnicza uznała, że Majka nie nadaje się do zniemczenia, mimo że miał trochę wygląd aryjski. Ale był wdowcem i posiadał polskiego bachora w Polsce, więc musi zostać powieszony. I taką egzekucję odbyło. Dziś w tej bawarskiej wiosce na trudno szukać grobu Juliana Majki. Ciało albo było spalone w pobliskim obozie w Flossenbürgu, albo też poszło jako, i to jest bardzo przykre, eksponat badawczy do niemieckich instytutów anatomicznych. I Polacy, i Niemki wiedziały, co grozi za kontakty płciowe. Każdy robotnik przymusowy i robotnica polska przymusowa podpisywała papier o tym, że grozi za to obóz koncentracyjny albo kara śmierci w przypadku męskim. Bywało tak, że i Niemki podrywały, nie tylko polscy młodzi robotnicy. Na przykład Henryk Weyman opowiadał, że pracował w gospodarstwie rolnym u Elzy, która miała chorowitego męża. A więc, mówił, na pewno nie miała z niego pożytku w łóżku. Kiedy leżałem w swojej kajucie na strychu, przyszła do mnie wieczorem i zapytała cicho: Henryk, a ty miałeś kiedyś kobietę? Ja się zaczerwieniłem, ale było ciemno, więc ona nie widziała mojej twarzy. Odpowiedziałem krótko, że nie, frau Elze. A ona powiedziała, czułam, że nie miałeś. A może chciałbyś mieć? Ja doskonale wiedziałem, że jeżeli ktokolwiek by nas nakrył, to ja kończę ze swoim młodym życiem. Miałem bardzo ciężko, aby wylawirować się ze stosunku płciowego z Elzą. Dużo spraw nie miałoby miejsca i dużo egzekucji, gdyby nie ludzka zawiść, chora ideologia hitlerowska, rasizm, a także na przykład pogarda, zwykła, perfidna pogarda, że na przykład moja córka jest z Polakiem w ciąży, albo mój mąż, brat czy ojciec dotknął polską dziewczynę. To wszystko była w dużej zasłudze wina denuncjatorów, zwykłych kapusi, którzy donosili do gestapo. 14-letnia Maria ze wsi małej wioseczki Asenberg w Westfalii we wrześniu 1941 roku została wezwana na gestapo. Gestapowiec, paląc szumnie papierosa, pokazał jej dokument i kazał podpisać. W tym dokumencie było napisane, że odbyła stosunek płciowy z Polakiem. Ona miała lat 14, była Niemką. Odpowiedziała niewinnie i naiwnie: a co to znaczy stosunek płciowy? On się zerwał i strzelił jej w twarz siarczystą,
policzek. Zaczęła płakać. Okazało się, że ona, jej koleżanka Hadwig i jeszcze 18-letnia siostra Hadwig spotykały się po pracy z dwoma polskimi robotnikami. Spacerowali poza wieś i miasteczko. Jeden z nich miał na imię Karol, a drugi Józef. Gestapo znalazło w rzeczach Józefa zdjęcie Hadwig z osobistą dedykacją. I to wystarczyło. Wystarczyło, aby rozpocząć brutalne śledztwo. I rozpłakana Maria dostała przyrzeczenie od gestapowca, jeżeli podpisze papier, pójdzie do domu. Nie wyląduje w obozie koncentracyjnym. I ona podpisała, że ona i Hadwig odbyły stosunki płciowe z Karolem i z Józefem. Po 3 razy. Skatowany Józef również potwierdził wersję Marii. Co się dzieje? Maria nie idzie do domu. Ląduje w obozie dla niepokornych dziewcząt niemieckich. A Hadwig ląduje w więzieniu w Münster na około 8 miesięcy. Karol i Józef zostają powieszeni. Bywało też tak, że stosunki płciowe łączyły również niemieckich gospodarzy, mężczyzn z polskimi robotnicami przymusowymi. I ci pierwsi pozbywali się niewygodnych świadków. Jedna z robotnic przymusowych, Weronika Wiśniewski, zeznawała w swoich wspomnieniach po wojnie. Pamiętam gospodarstwo we wsi, w której pracowałam. Pracowała tam 17-letnia Polka z Wielkopolski i miała romans z tym niemieckim gospodarzem, z rolnikiem niemieckim. Kiedy zaszła w ciążę, zapytała się go: Johan, kochany Johanie, co teraz ze mną będzie? Czy możesz się postarać, abym jako ciężarna wróciła do Polski i tam urodziła nasze dziecko? Johan już miał ukryty w głowie szatański plan. Odpowiedział jej, że tak, ale chodźmy najpierw do obory, pomożesz mi w inwentarzu. Kiedy weszła do obory, wziął widły i przebił jej brzuch, a potem spuścił byka, Buchaja, który ją stratował, i tak upozorował zabójstwo tej dziewczyny. Nigdy żadna kara go za to nie spotkała. W innej wiosce robotnica przymusowa Anna była notorycznie poniewierana przez niemieckiego gospodarza. Wreszcie, kiedy i ona zaszła w ciążę, spowodował upadek z wysokiej drabiny i śmierć na miejscu. Policja niemiecka, która przyjechała do obory sprawdzić, co się stało, stwierdziła ewidentnie, że było to samobójstwo chorej psychicznie Polki. Śmiertelne stosunki płciowe między robotnicami, robotnikami przymusowymi z Polski, Niemkami, a Niemcami miały też swoje konsekwencje. A konsekwencjami tych stosunków były porody, były dzieci. Niemka wracała z obozu koncentracyjnego do wsi. Ta wieś już ją wyklnęła. Całkowicie odizolowała na boczny tor. Ona nie mówiła o tym w domu, że miała taki stosunek z polskim robotnikiem przymusowym. Dziecku powiedziała, że ojciec był żołnierzem, że zginął jak setki tysięcy niemieckich żołnierzy gdzieś na froncie wschodnim. Syn Juliana Majki, tego robotnika przymusowego, który powiedział gestapowcowi: nie,
nie chce nic, jak zapytał go o ostatnie życzenie. Dopiero po śmierci swojej matki dowiedział się, jak wygląda jego prawdziwy polski ojciec. Wujek pokazał mu zdjęcie. A o tym, co zaszło między jego rodzicami, dowiedział się przez czysty przypadek w 2003 roku ze zwykłej audycji radiowej. Ja nawet nie chcę myśleć, co ten człowiek czuł, kiedy ta informacja do niego doszła. Pamiętajcie o sponsorze dzisiejszego odcinka, Surfsharku, szybkim i sprawnym VPN-ie. Z kodem KAZEK, drukowane duże litery, otrzymacie 83% zniżki i 3 miesiące dostępu do Surfsharka za darmo. Link do tego wszystkiego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dziękuję Wam bardzo za każdą subskrypcję, jaką dostajemy od Was. To jest potężny kop dopingu, abyśmy mogli dalej tworzyć niezwykłe, niezapomniane i niebanalne historie. Takie podróże w głąb przeszłości, które, jak powiedziałem, zostawiły wielokrotnie sporo śladów w dzisiejszym, obecnym świecie. Dziękujemy za każdą łapkę w górę i przypominam o dzwoneczku, który przypomni Wam o każdym nowym odcinku. Jestem wdzięczny ogromnie za każdą wirtualną kawę, którą od Was dostaję, bo dzięki takim kawom jesteśmy w stanie podróżować po kraju, jak już zresztą widzicie, że byliśmy w województwie świętokrzyskim. Klikajcie w mojego Instagrama i Facebooka, znajdziecie tam wiele ciekawych treści, które nie zawsze mogę pokazać w materiale, jak na przykład egzekucję Juliana Majki z 1941 roku. Do zobaczenia, pozdrawiam i widzimy się w każdy wtorek na kanale Łukasz Kazek History Story o godzinie 20:00.